Dzień dobry, tutaj odpowiedź, bo robiło się pod filmikami pełno plotek na temat nowego redaktora, to chciałem to wszystko rozwiać. Nie jestem nowym redaktorem, po prostu przyjechaliśmy sobie na Sylwestra do Białegostoku i odwiedziliśmy pana majora. Tutaj dowiedzieliśmy się ciekawych rzeczy o Mexicano, o innych, którzy na panu Krzysztofie po prostu robili hajs. Meksykanu, ja dobrze wiem, że ty mieszkasz z mamą, ona cię utrzymuje. Co jeszcze mogę powiedzieć, no? Znalazłeś sobie sposób, żeby na biednych ludziach zebrać pieniądze. Z 1000 złotych, jaki zarabiałeś na kanale na YouTubie, to pan Krzysztof i Majer dostawali, nie wiem, 400 zł, 300 mówi pan Kononowicz jeszcze. No, nieładnie, żeby mieć na alkohol, żeby po prostu pić, przepić te pieniądze. Ja wiem, że ty się włóczysz po tych ulicach w Białymstoku, podpity, i ciebie dupa boli, bo cię boli dupa Meksykano, boli cię. Po prostu ty nie możesz znieść, że Krzysiek będziesz i Wojtek będą nagrywali z kimś innym. No, zastanów się nad swoim postępowaniem, bo naprawdę wykorzystywać takich ludzi, takich pozytywnych ludzi, jakimi są Major i pan Krzysztof, to naprawdę wstyd. No i tyle chciałem powiedzieć. Do widzenia.